Czy masz świadomość? Usłyszeliśmy pytanie, za ile jesteśmy gotowi odejść z firmy? Przez chwilę byliśmy w szoku. Szybko zorientowaliśmy się, że właśnie dostaliśmy korupcyjną propozycję. Odpowiedzieliśmy, że nie ma takich pieniędzy, za które bylibyśmy gotowi zostawić naszych towarzyszy broni. Związek zawodowy w korporacji? To możliwe, Dziennik Polski. Przez 30 lat III RP związki zawodowe i inne organizacje pracowników tak zohydzono, że panuje jakiś rodzaj niewiary, że partycypacja pracownicza jest tematem ważnym i interesującym. Adriana Rozwadowska, prawa pracowników, dlaczego w firmach panuje strach i jak to zmienić? Niestety, samo wprowadzenie przepisów nie oznacza automatycznie zmiany nastawienia przedsiębiorców do partycypacji pracowniczej czy prawa do założenia związku zawodowego i wstępowania do istniejących organizacji związkowych. Mariusz Ławnik, czy pracownicy szczególnie chronieni prawem czują się bezpiecznie i trudne początki nowego przepisu? Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Karol Dwornik, współzałożyciel i sekretarz zakładowej organizacji związkowej NSZZ Solidarność Genpact.pl w Krakowie. Nasz gość z upodobania jest wielkim miłośnikiem starych książek i ogrodu botanicznego. Jeden z najlepszych w Polsce znawców polityki holenderskiej, ale co najważniejsze, pomysłodawca i jeden z inicjatorów zmiany prawa pracy pod kątem zapewnienia pracownikom szczególnie chronionym ściślejszej ochrony przed zwolnieniem. Dzień dobry panie Karolu. Dzień dobry panu i dzień dobry wszystkim słuchaczom. Panie Karolu, gdyby Alfred Hitchcock żył i chciał nakręcić film o pana walce w obronie pracowników, praw pracowników, to jaka powinna być pierwsza scena tego filmu? Ha, to interesujące pytanie. Filmy Alfreda Hitchcocka są znane z tego, że rozpoczynają się od trzęsienia ziemi, a później napięcie narasta. Dla mnie takim trzęsieniem ziemi niewątpliwie był fakt, który miał miejsce krótko po bezprawnym wyrzuceniu nas z pracy. Chodzi o posiedzenie najwyższych władz Solidarności, organu, który nazywa się Komisją Krajową. Krótko po naszym zwolnieniu na tym posiedzeniu omawiana była sprawa bezprawnego wyrzucenia nas z pracy i zastępca przewodniczącego Małopolskiej Solidarności zadał tam Henrykowi Nakoniecznemu pytanie, co można byłoby zrobić dla kolegów wyrzuconych z Genpactu. A może pan jeszcze powiedzieć słuchaczom, kim jest Henryk Nakonieczny, bo nie wszyscy znają. Ja będę co jakiś czas tutaj doprecyzowywał. Dobrze, dobrze. Henryk Nakonieczny jest jednym, był z bardziej, jednym z bardziej prominentnych działaczy Solidarności, długoletnim jej członkiem i w owym czasie odpowiadał za dialog społeczny i negocjacje. I tenże Henryk Nakonieczny odpowiedział zastępcy Małopolskiej Solidarności na pytanie, co można by zrobić dla kolegów z Genpactu, odpowiedział mu w ten sposób. A czy ty wiesz, ile Genpact ma pieniędzy? Ta wypowiedź była właśnie dla mnie takim trzęsieniem ziemi, że organizacja Solidarności, ruch, który lubi mówić o sobie, że obalił komunizm albo że zmienił świat, boi się Genpactu.
Ja rozumiem, że czy pan się przysłuchiwał tej rozmowie, czy pan ją słyszał? Powtórzył mi ją zastępca przewodniczącego. I rozumiem, że to było w czasie, kiedy pan był po prostu członkiem NSZZ Solidarność, tak? Tak. Po tym nielegalnym wyrzuceniu nas z pracy, No tak. właśnie, a o co chodzi? Dlaczego, w jakiej firmie pan pracował? Proszę powiedzieć coś o niej więcej. Dlaczego został pan wyrzucony na bruk? Pracowałem w amerykańskiej firmie Genpact. Jej nazwa słuchaczom pewnie bardzo niewiele powie, ale warto tutaj zaznaczyć, że jest to jak gdyby odnoga jednej z najpotężniejszych firm na całym świecie, czyli General Electric. General Electric w pewnej chwili postanowił wyodrębnić dział zajmujący się księgowością. No i w ramach różnego rodzaju przekształceń powstał Genpact, który świadczy te usługi księgowe dla General Electric, ale i dla wielu, wielu innych światowych marek. I rozumiem, że ta firma, w której pan pracował, ma lokalizację w Krakowie. Ta firma, w której pracowałem, ma również lokalizację w Krakowie, tak, ale poza tym w Polsce istnieje ona jeszcze w Lublinie. Natomiast ja wraz z dwójką moich kolegów zostałem wyrzucony z krakowskiego oddziału Genpaktu. General Electric mi się kojarzy z różnych książek biznesowych, gdzie opowiadają o tym, jak powinno się zarządzać, jak ważni są pracownicy, dialog z nimi i no, dzisiaj można by powiedzieć turkusowe zarządzanie. A jak to było u Państwa? Ma pan rację, rzeczywiście. General Electric znany jest z tego typu działań, ale ja powiem panu jeszcze więcej w kontekście Solidarności. General Electric był w czasach, gdy istniała jeszcze Polska Ludowa, jednym z tych wielkich podmiotów gospodarczych, który finansowo wspierał wtedy Solidarność, a teraz, kiedy na skutek różnych działań ustrój socjalistyczny zakończył się, to teraz General Electric za pośrednictwem Genpact zwalcza działaczy Solidarności, którzy postawili się w obronie wyrzucanych na bruk polskich matek. A za co pan został właśnie, jakbyśmy wrócili do tego pytania, za co pan został wyrzucony? Mój kolega Zbigniew Zysek, który jest przewodniczącym związku, nie mógł pogodzić się z tym, że na bruk wyrzucane są polskie matki. A były one zwalniane nie dlatego, że nie było dla nich pracy, tylko że Genpact postanowił odnosić większe zyski podczas przenoszenia stanowisk pracy tych pań do Indii, gdzie, jak powszechnie wiadomo, płaci się o wiele mniej. A więc mój kolega był tym faktem straszliwie oburzony i zaproponował mi założenie związku zawodowego. Ja bardzo chętnie się na to zgodziłem. No i jak z powyższego wynika, powodem, przyczyną założenia związku była chęć obrona polskich matek przed wyrzuceniem ich na bruk i zaznaniem gorzkiego smaku bezrobocia. A rozumiem, że wcześniej był pan członkiem Rady Pracowników funkcjonującej w tej firmie, czy jakoś inaczej to było? To stało się później. Rzeczywiście, wcześniej Rada Pracowników od pewnego czasu działała. Była ona powołana wtedy właśnie niejako z powodu zwolnień, które wtedy następowały, i aby pracodawca miał to z kim omawiać, miał to z kim konsultować, została założona wtedy Rada Pracowników. I od początku działał w niej mój serdeczny towarzysz, uczestnik walk związkowych,
Węgier z pochodzenia, Krystian Kowacz. Ale działając w tej Radzie zauważył, że podmiot ten, organ ten nie ma praktycznie żadnej mocy. Jest on w zasadzie wyłącznie tylko organem konsultacyjno-doradczym i że tak naprawdę nie może nic. I wtedy niejako niezależnie od wspomnianego tutaj przewodniczącego Zbigniewa Zyska, również pojawił się u niego pomysł założenia organizacji związkowej. Ja natomiast rzeczywiście działałem w Radzie Pracowników również, ale to było już później. To było już po powstaniu Związku Zawodowego Solidarność. Ja pełniłem w owej Radzie funkcję przewodniczącego. I w chwili bezprawnego wyrzucenia nas z pracy byłem przewodniczącym Rady Pracowników, ale również byłem zakładowym inspektorem pracy. Ale jak uzasadniała firma usunięcie państwa właśnie z pracy? Pan na początku przeczytał taki fragment odnoszący się do tego, jak złożono nam propozycję korupcyjną. Chodziło tutaj o to, że Genpact oczywiście nie był zadowolony z tego, że powstał związek zawodowy, że chcemy bronić pracowników, że chcemy upominać się o ich godność. Władze Genpactu nie mogły tego znieść i w związku z tym zaproponowano nam pieniądze. Zaproponowano nam pieniądze w zamian za to, abyśmy dobrowolnie zgodzili się odejść z firmy, a przez to zaprzestali działalności związkowej, czego prostą konsekwencją byłby rozpad związku, bo poza naszą trójką nikt nie miał odwagi, aby ten związek prowadzić. Więc taka była przyczyna. My oczywiście na przyjęcie tych brudnych pieniędzy się nie zgodziliśmy i postanowiliśmy opowiedzieć o wszystkim w Dzienniku Polskim i w wywiadzie dla Dziennika Polskiego. Opowiedzieliśmy o kulisach tej sprawy, o złożeniu nam tej korupcyjnej propozycji, ale również o innych nieprawidłowościach występujących w Genpact. To nie spodobało się pracodawcy i postanowił wyrzucić nas z pracy. Ale ta propozycja, ona padła, nie wiem, publicznie na jakimś otwartym spotkaniu, w zaciszu, kto ją złożył, jak to miało miejsce? Propozycja padła w zaciszu jednego z gabinetów w budynku Genpact przy ulicy Opolskiej. Zaczęło się to w ten sposób, że nasza bezpośrednia kierowniczka przysłała na nasze komputery wiadomość o spotkaniu z enigmatycznym tytułem Spotkanie HR, nie podając jednocześnie absolutnie żadnych szczegółów, nie podając, czego to spotkanie miałoby dotyczyć. My zatem zaczęliśmy dopytywać, zaczęliśmy odpowiadać na to, że oczywiście w spotkaniu chętnie weźmiemy udział, ale jako poważny związek zawodowy chcielibyśmy wiedzieć, co ma być jego tematem. Chcielibyśmy się do spotkania przygotować. Odpowiedzią za każdym razem była nam cisza. Nadszedł w końcu dzień owego spotkania i znowu na komputerach naszych pojawia się wiadomość od naszej bezpośredniej przełożonej: panowie, a my na was czekamy. My na to nadal nie reagujemy, gdyż powiedzieliśmy sobie, skoro lekceważy się nas i nie daje nam się odpowiedzi, czego spotkanie miałoby dotyczyć, to my w takim spotkaniu nieprzygotowani udziału nie weźmiemy. Po kilku minutach podchodzi do nas kierowniczka, to znaczy do Krystiana i do mnie. Myśmy siedzieli przy biurku obok siebie i bardzo nas prosi o przyjście i pyta, dlaczego nie chcecie przyjść. No, uzasadniliśmy to tym, że nieprzygotowani nie przyjdziemy i że nie pozwolimy się traktować w taki sposób.
Chcemy prowadzić dialog, ale wtedy należy przedstawić nam temat spotkania. Kierowniczka kilka razy nas prosiła, myśmy powiedzieli, że nie pójdziemy. Prosimy o wyznaczenie daty następnego spotkania i przede wszystkim zaznajomienie nas z tym, co na tym spotkaniu mielibyśmy omawiać. Na co kierowniczka powiedziała, ale panowie, to ma dotyczyć spraw, o których nie można było napisać. Jeżeli nie chcecie brać udziału w spotkaniu, to bardzo bym was prosiła, żebyście poszli teraz ze mną i powiedzieli dyrektor Magdalenie Latosińskiej, abyście przedstawili jej te argumenty, które przytoczyliście w tej chwili. Tak też się stało. Wraz z Krystianem poszliśmy do gabinetu, w którym siedziała dyrektor Magdalena Latosińska, główna kadrowa Sylwia Piegza-Cudak, no i wspomniana kierowniczka. Tam przedstawiliśmy Magdalenie Latosińskiej nasze argumenty, na co ona powiedziała, panowie, ale to jest sprawa bardzo krótka, naprawdę, usiądźcie, co są dosłownie 2 minuty. No i wtedy powiedziała nam, że wrócili właśnie z Rumunii, czyli z miejsca, gdzie mieści się główna europejska siedziba GenPactu, a tam została powzięta decyzja, że odtąd stawiają na Kraków, czyli że będą zwiększać zatrudnienie w Krakowie, będą pozyskiwać większą liczbę klientów dla oddziału w tymże właśnie mieście. Bo wcześniej było tak, że wiele miejsc pracy przenoszonych było do Rumunii, albo nawet, jak już powiedziano wcześniej, do Indii. No i powiedziała, że stawiają teraz na Kraków, chcą zwiększać zatrudnienie, ale jednocześnie wy nam w tym przeszkadzacie, bo wy tutaj różnych spraw się czepiacie, wzywacie inspekcję pracy. My chcielibyśmy tego uniknąć i dlatego mamy dla was propozycję. Prosimy, żebyście zastanowili się, czy jest taka kwota, możecie ją sami oczywiście określić, za którą bylibyście gotowi odejść z firmy. Ta propozycja została przedstawiona całej naszej trójce. Nie musicie mi odpowiadać teraz, dodała Latosińska. Umówmy się, że powiedzmy za tydzień przyjdziecie do mnie i powiecie mi, jaka jest wasza decyzja. Po tygodniu umówiliśmy się po raz kolejny z Latosińską i wtedy właśnie przedstawiliśmy jej naszą decyzję w tej sprawie, czyli że nie ma takich pieniędzy, za które bylibyśmy gotowi zostawić naszych towarzyszy broni. W takiej właśnie scenerii odbyło się złożenie nam tej propozycji. A niech mi pan powie, bo pan powiedział o tym, że no, byłoby trudno znaleźć innych pracowników w firmie, bo którzy by działali w związku, bo panuje strach w firmie. Tak, Z czego to wynika, ten strach, i jakby tu pan mógł rozwinąć ten wątek? dobrze. Strach, proszę pana, panuje tak wielki, że proszę sobie wyobrazić, że z 55 związkowców, których w naszym szczytowym okresie mieliśmy, 55 członków związku, nikt, ale to dokładnie nikt, poza naszą trójką, nie zgodziłby się na to, aby zgodnie z ustawą i przyjętym w innych firmach zwyczajem zlecić potrącanie składek członkowskich przez pracodawcę. Każdy, ale to każdy tak bardzo bał się represji i reperkusji, że nie godził się na to, aby składki potrącał mu pracodawca. Więc to już zarysowuje nam tutaj dobrze obraz lęku, jaki panuje w GenPakcie. Kiedy rozmawiam z kolegami z Solidarności, zwłaszcza z tymi z przedsiębiorstw państwowych, to oni łapią się za głowę, bo tam wszyscy
nie bawią się sami w płacenie składek, tylko są one potrącane przez pracodawcę i przelewane na konto związku. Tak to wygląda. U nas było zupełnie inaczej. Tak duży strach panował. A strach, tak? A wracając do tego, do tych słów pana na koniecznego Solidarności, to co tu się stało dalej? Jak wyglądała wasza relacja z centralą związku? Centrala Związku przyjęła wtedy rodzaj uchwały, w którym wyraziła swoje oburzenie bezprawnym zwolnieniem nas z pracy i w tymże samym piśmie postanowiła, że zwróci się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który wtedy był jeszcze pan Ziobro, o to, aby objął swoim nadzorem postępowanie prokuratorskie w naszej sprawie. Który to był rok? To był rok 2019. Zostaliśmy zwolnieni w październiku 2019 roku, a to, o czym teraz opowiadam, miało miejsce może, no dosłownie kilkanaście dni później. Z takim wnioskiem zwróciła się Solidarność do ministra Ziobry. On nic oczywiście z tym nie zrobił. On palcem w tej sprawie nie kiwnął, bo prokurator, który zajmował się naszą sprawą, bez przerwy odmawiał wszczęcia postępowania. Dopiero nasza interwencja, czy prośba o interwencję u posłów Razem sprawiła, że prokurator wziął się do pracy, wszczął to śledztwo, ale jednocześnie, i tutaj znowu ogromna ciekawostka i przy okazji skandal, ale jednocześnie postanowił je zawiesić do chwili zakończenia postępowania przed Sądem Pracy. Tak jak gdyby Sąd Pracy badał przestępstwa, jakie zostały, z jakimi zostaliśmy skonfrontowani. Sąd pracy do przestępstw nic nie ma. Przestępstwami zajmuje się sąd karny, a nie sąd pracy. Ale mimo tak kuriozalnego postanowienia tego prokuratora, sąd zgodził się, że miał rację, że jego postanowienie jest w mocy i w mocy je pozostawił. Ale to trochę dziwna sytuacja, że posłowie Razem tutaj występują w państwa obronie i są skuteczniejsi niż posłowie PiS-u, który rozumiem jest bardzo, czy są wśród nich, wśród posłów PiS-u też członkowie Solidarności i nie są tak efektywni jak członkowie Razem? Tak, zdecydowanie tak. Posłowie PiS-u, a jednocześnie bardzo prominentni członkowie Solidarności, jak o zgrozo były jej przewodniczący Janusz Śniadek i również poseł Szwed, który swego czasu był przewodniczącym Rady Ochrony Pracy, torpedowali nawet nasz pomysł zwiększenia ochrony związkowej, do której być może jeszcze przejdziemy. To oni, nie kto inny, ale to oni na dwóch posiedzeniach komisji sejmowej rozpatrującej ten temat i to zagadnienie, to oni wstawiali kij w szprychy. No właśnie, to jak już tak pan przeszedł do tego wątku, to ja czytając państwa historię w różnych miejscach, w mediach, no pomyślałem sobie, przyszło mi do głowy polskie przysłowie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I tutaj jest takie pytanie, co dobrego wyszło z tego, że pracodawca potraktował was tak, a nie inaczej. Proszę
Pana, jeżeli pyta nas Pan indywidualnie, co dla nas z tego dobrego wyszło, to dla nas samych nie wyszło z tego dobrego nic. Natomiast uważam, że dokonaliśmy rzeczy, i tu nie boję się użyć tego słowa wielkiej, bo to my, bo to z naszej inicjatywy, z mojego pomysłu, a później wsparcia dwóch moich pozostałych kolegów związkowców, pracownicy w Polsce są dzisiaj znacznie lepiej chronieni. Nadal nie idealnie, tak jak chcieliśmy, bo mój projekt był jeszcze inny. Mój projekt, który złożyłem posłom razem, przewidywał, że pracownika w ogóle nie można zwolnić. Albo może powiem inaczej, odwracał dzisiejszą sytuację. Dzisiaj jest tak, że pracodawca może wyrzucić na bruk pracownika, a on ma wtedy 3 tygodnie na to, aby napisać pozew do sądu pracy. Mój projekt całkowicie odwracał tę sytuację. To znaczy, jeżeli zatrudniający chce pozbyć się pracownika, to wtedy on ma 3 tygodnie na to, aby napisać pozew do sądu pracy, a pracownik pracuje tak długo, aż sąd nie wyda zatrudniającemu ewentualnej zgody na jego zwolnienie. Tak przedstawiał się mój projekt. Ponadto przewidywał jeszcze dla osoby, która nielegalnie odważyłaby się zwolnić pracownika, karę więzienia. Jednakże posłowie Razem i szerzej lewicy, jak również PiSu, nie przystali na to. Także pracownik jest dzisiaj o wiele lepiej chroniony, ale nadal jeszcze nieidealnie. Nie zmienia to Jasne. jednak faktu, że udało nam się dokonać rzeczy wielkiej, rzeczy takiej, której przez ponad 30 lat nie potrafiła dokonać Solidarność. Dopiero ja, moich dwóch kolegów i mój pomysł zwrócenia się do posła Koniecznego z Razem, do Darii Gosek-Popiołek z Razem, spowodowało, że mamy dzisiaj ściślejszą ochronę pracowników. Tak więc odpowiadając na pana pytanie, to jest to, co udało się zrobić. A niech pan powie jeszcze, bo tak, to dokładnie o tym pomyślałem, kiedy przyszło mi do głowy to przysłowie, że państwo jako osoby indywidualnie pewnie przeżywacie olbrzymie tragedie Tak, jeśli pan z tą pozwoliłby, historią. to jeszcze zilustrowałbym panu tutaj moją wypowiedź, że nam osobiście to nic nie przyniosło. Nam nie przyniosło nic, ponieważ korzystając z przepisu, który dzięki naszemu zaangażowaniu został wprowadzony, nasz przewodniczący Zbigniew Zysek, proszę teraz posłuchać dobrze, Zbigniew Zysek to jest człowiek, który jest inwalidą w wyniku silnej choroby cukrzycowej, stracił jedną nogę, przez co stał się inwalidą. Bezinteresownie zaangażował się w pomoc innym ludziom. To on był pomysłodawcą związku. I on, korzystając przy współudziale naszym z tego przepisu, który mógłby go teraz czasowo przywrócić do pracy do chwili zakończenia sprawy, skandalicznym postanowieniem sądu krakowskiego drugiej instancji do tejże pracy nawet czasowo nie został przywrócony. Tak więc przepis, który zapewniliśmy innym, nie zadziałał w stosunku do nas. A niech pan jeszcze powie tym słuchaczom, którzy nie są zorientowani, przed tą zmianą, którą dzięki państwu się ona zadziała w prawie, w ustawodawstwie polskim, jakie panowały przepisy? Przedtem panowały przepisy takie, że pracodawca pod byle pretekstem, pod pretekstem wyssanym z brudnego niejednokrotnie palca, wyrzucał człowieka na bruk, pozostawał go bez środków do życia, a sprawy trwały latami. Ja mogę powołać nasz przykład, proszę pana. My w tej chwili już 4,5 roku jesteśmy bez pracy
i cały czas nie widzimy jeszcze nadziei na jej zakończenie, bo sąd drugiej instancji nie wystawił nawet jeszcze terminu rozprawy. Tak to wyglądało wtedy, a w tej chwili wygląda to podobnie. Pracodawca znowu pod byle jakim pretekstem wyrzuca pracownika, ale wprowadzona we wrześniu ubiegłego roku nowelizacja przewiduje tak zwane uprawdopodobnienie roszczenia, czy jeżeli tej wyrzuconej osobie szczególnie chronionej na podstawie dokumentów uda się udowodnić przykładowo, że jest ona związkowcem, czy też członkiem Rady Pracowników, czy też społecznym inspektorem pracy, to wtedy sąd bez roszcząsania sprawy, bez wnikania w to, może go przywrócić do pracy do czasu zakończenia tego wieloletniego niekiedy postępowania. I pracownik normalnie pracuje i pracownik normalnie otrzymuje wynagrodzenie. A niech mi pan powie jeszcze pana zdaniem, bo pan to sam powiedział i to faktycznie robi wrażenie, dlaczego przez 30 lat różne środowiska, również związki zawodowe, zarówno Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i tak dalej, i tak dalej, partie, które gdzieś na różnego rodzaju wydarzeniach często, gęsto mają na ustach prawa pracowników, składają wieńce przy okazji różnych rocznic pomordowanych robotników w PRL-u. Dlaczego przez te 30 lat oni nie byli w stanie zrobić tego, co pan i pana koledzy teraz zainicjowali, tej zmiany? Jest to pytanie frapujące. Ja też wielokrotnie się nad tym zastanawiałem. Na początek może w ogóle jeszcze przypomnę słuchaczom, że żyjemy w kraju Solidarności. Żyjemy w kraju, który w swym nowym ustroju niejako ukonstytuował się na tej walce Solidarności o wolność i demokrację, jak to się nam często przedstawia. A teraz po zarysowaniu tego tła przechodzę już do odpowiedzi na pana konkretne pytanie, dlaczego? Jak powiedziałem, wielokrotnie też dumałem nad tą sprawą i odbyłem też już wielokrotnie bardzo dużo rozmów, w tym z prawnikami Solidarności. I wynika z tego, że takie brutalne traktowanie pracowników ma miejsce od mniej więcej 10, może troszeczkę więcej lat. Że przedtem jednak przepis ten, który w swym brzmieniu zdawałoby się, że dostatecznie zabezpiecza interesy pracowników i ich ochronę, od mniej więcej 10 lat był brutalnie łamany. Także możemy powiedzieć, chcąc zachować tutaj pełną uczciwość, że od 10 lat nie udało się tego nikomu zrobić. A dlaczego? To jest rzeczywiście pytanie bardzo ważkie, bardzo istotne. Moje zdanie jest takie, że nie bardzo chciano, bo nie ma innej odpowiedzi na to pytanie. Proszę zauważyć, że w Polsce, w obecnej Polsce, przez ponad 30 lat niemal cały czas przy władzy są partie wywodzące się z tego korzenia Solidarności. Czy to PiS, czy to Platforma, trzymając się przykładów z najnowszych czasów, ale wcześniej AWS i inne tego typu ugrupowania. I przez tyle lat nie dało się załatwić tak prostej sprawy. Teraz, po tym naszym działaniu, niedawno przewodniczący Krajowej Solidarności Piotr Duda na posiedzeniu Komisji Krajowej wypowiedział słowa. Widać, że można. Jeśli się chce, to można. Wprowadzenie tego przepisu pokazuje, że można. Moje pytanie jest zatem, dlaczego nie chciano wcześniej? No właśnie, bo państwo po prostu
Nie wiem, teraz intuicja mi podsuwa takie mocne porównanie, no ale już je wypowiem, bo taką miałem myśl. Panów ukrzyżowano i nagle dopiero związkowcy, posłowie PiS-u, rozumiem, się pojawili i ten projekt ustawy pana autorstwa, ten pomysł wdrożyli w życie. No, powiem tak, no mogę tylko, nie wiem właściwie, jak to skomentować. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Dobrze, zostawmy to bez komentarza, bo to się po prostu samo komentuje, brak słów po prostu. A niech mi pan, panie Karolu, powie, co na to wszystko polskie sądy, na tą waszą sprawę. No, tutaj poruszył pan zagadnienia wręcz fascynującego i ukazującego absurd wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Proszę sobie wyobrazić, że sąd karny w Krakowie i to w obu swoich instancjach potrafił stanąć na wysokości zadania i to zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. To chcę podkreślić. I bezbłędnie przejrzał bezczelne kłamstwa, machinacje i machlojki przedstawicieli Genpaktu. I w obu instancjach wydał wyrok, że cała trójka działaczy została zwolniona z rażącym naruszeniem prawa. Tym większy jednakże kontrast musiało stanowić dla nas zachowanie i wyrok Sądu Pracy pierwszej instancji, który to zapadł później. Tenże sąd, co prawda, stwierdził, że wyrzucenie nas z pracy nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, ale jednocześnie postanowił, że oddala powództwo powodów o przywrócenie do pracy. Jeśli pan pozwoli, to ja zacytowałbym teraz tutaj fragment uzasadnienia tego wyroku. Cytuję: Powód Zbigniew Zysek i pozostali powodowie, udzielając informacji do artykułu prasowego z Dziennika Polskiego, dopuścili się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, poważnie zagrażając interesom i renomie pracodawcy. I teraz zdanie, które może zdruzgotać znającego sprawę człowieka. Artykuł zawierał treści nieprawdziwe, niepoparte merytorycznymi argumentami, przedstawiał pracodawcę w negatywnym świetle, jako pracodawcę nagminnie łamiącego prawo. Koniec cytatu. Tak wypowiedział się sąd. Ale jest też cytat kolejny, który brzmi: Ich powrót do pracy byłby zatem niewskazany, gdyż rodziłby znaczne ryzyko kontynuowania nagannych zachowań przez powodów. Panie Rafale, obronę polskich matek, obronę godności polskiego pracownika i prawa pracy, sąd, polski sąd, też matka, bo pani sędzia też jest matką, ona nazywa to nagannym zachowaniem. No znowu brak słów.
Czyli państwo teraz w jakiej jesteście sytuacji? W sytuacji tragicznej, panie Rafale, jest w tej chwili wyrok sądu pierwszej instancji, przed chwilą wskazany. Odwołaliśmy się rzecz jasna od niego i czekamy na rozprawę w sądzie odwoławczym, ale jednocześnie już wiemy, że do pracy przywróceni nie będziemy, bo wynika to bardzo jednoznacznie z odmowy przywrócenia do pracy naszego przewodniczącego, inwalidy po amputacji nogi Zbigniewa Zyska. Gdyż odmawiając tego przywrócenia Zbyszkowi, sąd drugiej instancji w pełni podtrzymał werdykt sądu pracy pierwszej instancji i również uznał, że nasze zachowanie było naganne, a więc przywrócenie do pracy byłoby niecelowe. Proszę teraz zdać sobie sprawę z tego absurdu. Sąd karny w obu instancjach twierdzi, że wyrzucenie nas z pracy odbyło się z rażącym naruszeniem prawa i że wszystko, co powiedzieliśmy, wszystko w wywiadzie było prawdą, łącznie z tą próbą korupcji, a sąd pracy, który przecież nie jest od korupcji, sąd pracy nie zna się na przestępstwach typu korupcja. Od tego typu zachowań jest sąd karny, a sąd pracy stwierdza, że my mówiliśmy nieprawdę. Nie było żadnej korupcji, bo pani dyrektor tak powiedziała. Pani dyrektor powiedziała, że nie było żadnej korupcji, a więc sąd pracy daje słowo pani dyrektor, a nie trzem związkowcom, którzy bez żadnego swojego interesu stawiali się w obronie innych pracowników. I sąd, panie Rafale, nie zadał sobie pytania, nie zadał pytania żadnemu z nas. Ale przede wszystkim nie zadał pytania samemu sobie, nie zajrzał w swoje sumienie. Jaki interes miałaby mieć trójka związkowców w oczernianiu jednego z najbogatszych przedsiębiorstw na świecie? Co mielibyśmy zyskać przez to, że kłamiemy, że złożono nam propozycję korupcyjną? Jaką osobistą korzyść mielibyśmy z tego odnieść? Sąd sobie tego pytania nie zadał, tylko twierdzi, że kłamiemy, że nie było próby korupcyjnej i że oczerniamy pracodawcę. Ja rozumiem, że nadal pan jest członkiem NSZZ Solidarność. Czy na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, czy państwo jesteście tutaj, jakaś pomoc idzie ze strony największego związku w Polsce? Pomoc ze strony największego związku w Polsce jest w tej chwili tylko taka, że mamy zapewnioną pomoc prawną. Ja powiedziałem tylko dlatego, że nic więcej poza tym się dla nas nie robi, ale chciałbym w tym miejscu podziękować prawnikowi, prawnikom, którzy są zaangażowani w naszą sprawę, bo oni rzeczywiście wkładają w to bardzo, bardzo wiele serca. Natomiast nie otrzymujemy żadnej innej pomocy. Największy związek zawodowy w Polsce, związek, który to zmienił świat, jak mówi sam o sobie, nie pomaga nam w żaden inny sposób, nie upomina się o nas nigdzie, nie pisze do żadnych instancji, nigdzie nie interweniuje. Ciekawostka. Po zwolnieniu nas z pracy przewodniczący Solidarności Piotr Duda napisał pismo do ówczesnej ambasador Ameryki w Polsce, pani Mosbacher, w którym opisał kulisy wyrzucenia nas z pracy. Ale odpowiedzi, jaką od pani Mosbacher uzyskał, nie doczekaliśmy się do dnia dzisiejszego. Kilkakrotnie prosiliśmy kolegów z Małopolskiej Solidarności, członków najwyższych władz krajowych, aby zapytali pana Dudy, jaką odpowiedź uzyskał pan od ambasador Mosbacher. Milczenie jest nam odpowiedzią do dziś, po przeszło 4 latach. Czyli nie wiemy, czy w ogóle dostał jakąś odpowiedź Nie przewodniczący. wiemy, czy w ogóle dostał, a jak dostał, to jaka to była. Możemy się tego co najwyżej domyślać. Jest.
No to w ogóle jest taki temat państwa, no, jako temat do, mówiąc kolokwialnie, grzania w tygodniku Solidarność. Tak. Pojawił się tam jeden wywiad z nami, ale panie Rafale, tylko dlatego, że poprosiliśmy władze Małopolskiej Solidarności o to, aby taki wywiad z nami w tygodniku Solidarność się ukazał. Sam z siebie nikt nie potrafił tego zrobić, mimo tego, że władze krajowe, 100 członków, było dobrze zapoznanych z naszą sytuacją i zmaganiami. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby w tygodniku Solidarność zamieścić reportaż czy też wzmiankę o naszej walce. Sami musieliśmy o to prosić. No, znowu brak słów. Nawet, no to powinna być po prostu jakaś flagowy temat. Rozumiem, temat już się ciągnie wiele lat, więc no, Wiele powinno. lat, panie Rafale, ale proszę też zwrócić uwagę na wiele tutaj czynników, które powinny powodować, że ten temat winien być niezwykle nośny. No właśnie, no Proszę zwrócić właśnie. chociażby uwagę na pochodzenie trzech zwolnionych, trzech ludzi mieszkańców różnych krajów, a więc Zbigniew Zysek, wprawdzie Polak, ale mieszkaniec Czech, Krystian Kowacz, Węgier, mieszkaniec Węgier i Karol Dwornik, Polak, mieszkaniec Polski, założyli związek zawodowy po to, żeby stanąć w obronie wyrzucanych na bruk matek i zostali bezczelnie zwolnieni, w tym inwalida. Przecież chociażby już ten aspekt powinien wzbudzić zainteresowanie polskiej opinii publicznej. Niestety nie. Komuś z jakichś względów jest to bardzo niewygodne. No właśnie, ta To jest polska tylko opinia. jeden aspekt, to jest tylko jeden aspekt, a jest ich o wiele więcej przecież. Przecież nie słyszeliśmy do tej pory jeszcze na niwie związkowej, żeby trzem naczelnym działaczom, głównym aktywistom chciano dać forsę za to, żeby zrezygnowali z działalności związkowej. Nikt do tej pory jeszcze o czymś takim nie słyszał. Przecież to jest tak nośny temat, a nic się z tym nie robi. My sami musimy prosić dziennikarzy o to, żeby pisali. No tak, no może tutaj jest tropem ta pierwsza scena z filmu Hitchcocka, którą pan zaproponował. Tak. Natomiast, Chyba. zaraz, o co ja miałem zapytać? Wypadło mi w tej chwili z głowy. Chwileczkę, muszę się zastanowić. Proszę. A gdyby. Ta opinia publiczna, już wiem. Ta opinia publiczna. Niech mi pan powie. Jak diagnozuje, z czego bierze się fakt, że takie tematy, o których dzisiaj rozmawiamy, mówiąc potocznie, są tak mało klikalne w naszej debacie publicznej? W sytuacji, kiedy no, pracownikami jesteśmy wszyscy, tak? W takiej czy innej formie, no, może poza dziećmi i emerytami. Co takiego się dzieje, że państwo musicie właściwie żebrać o to, żeby w mediach głównego nurtu coś się pojawiło, co by pomagało państwa sprawie. Zauważę tu, panie Rafale, od razu też, że również emeryci są byłymi pracownikami, więc byłoby również dobrze, żeby oni też wykazywali zainteresowanie dla tego ważnego segmentu zdarzeń społecznych w naszym kraju. Ale odpowiadając na pana pytanie, ja wysłuchałem pana bardzo, bardzo interesującego wywiadu z Adrianą Rozwadowską. Wysłuchałem już go krótko po jego ukazaniu się, ale wysłuchałem go znowu przedwczoraj. I tam również, tu bardzo celne pan zadał pytanie, jak to jest, że jest tylu pracowników,
a jest ich w tej chwili w naszym kraju 16 milionów. Jak to jest, że tak małe zainteresowanie jest wśród czytelników tą sprawą, a niejednokrotnie też jeszcze nie najlepsze podejście do związków? No to nie najlepsze podejście do związków, to zdaje mi się, że tutaj mam chyba sensowną odpowiedź na to pytanie. W przeważającej większości przypadków działają one nadal głównie w instytucjach państwowych, publicznych, samorządowych, wszelkich tego typu instytucjach, gdzie tak naprawdę prawa tych pracowników nie są aż tak brutalnie, tak bezczelnie łamane jak w kapitale zagranicznym. Oczywiście nie będziemy tutaj generalizować. Też bywają brzydkie, zatrważające sytuacje, ale ogólnie, na wysokim poziomie ogólności możemy stwierdzić, że całkiem inaczej wygląda to w przedsiębiorstwach państwowych, całkiem inaczej w prywatnych, a zwłaszcza tam, gdzie jest kapitał zagraniczny, a zwłaszcza tam, gdzie jest kapitał amerykański. We wspomnianym piśmie Piotra Dudy do pani ambasador Mosbacher pan Piotr Duda porusza kwestię innego amerykańskiego przedsiębiorstwa w Polsce, mianowicie przedsiębiorstwa 3M, które w swojej polskiej fabryce tolerowało wtedy, nie wiem jak jest to dzisiaj, urągające zasadom bezpieczeństwa pracy warunki. I co napisał Piotr Duda do pani Mosbacher, cytując związkowców z przedsiębiorstwa 3M? Co usłyszeli związkowcy? Usłyszeli odpowiedź taką: nas tu polskie prawo nie interesuje. A gdyby, no właśnie, bo pan wspomniał o organizowaniu się pracowników, o zainteresowaniu nas wszystkich kwestiami pracowniczymi. Co pan by radził pracownikom, którzy chcą się dzisiaj organizować w ramach związków zawodowych czy rad pracowników? Tak, to też rzeczywiście jest pytanie, nad którym zastanawiałem się wiele, wiele, wiele razy. I odpowiedź byłaby taka, że nade wszystko namawiałbym ich do gruntownego przemyślenia podejmowanej decyzji i dokładnego zdania sobie sprawy z tego, na co się porywają w polskich warunkach. A mówię to nie bez kozery, bo ofiarna i odpowiedzialna działalność w organach przedstawicielskich ruchu pracowniczego jest służbą. Dla mnie jest ona niewątpliwie służbą. I żeby nikt nie był w stanie zarzucić takiemu społecznikowi dążenia do odniesienia jakichkolwiek prywatnych korzyści, służba ta w moim najgłębszym przekonaniu wymaga posiadania całego zespołu cech. I to, panie Rafale, cech takich, z których chociażby jednej w obecnych naszych czasach, w czasach, w których żyjemy, w czasach, w których wszystko jest na sprzedaż, cechy takiej nie jest łatwo się doszukać nawet jednej u współczesnego człowieka. A mam na myśli tutaj takie cechy jak, będę je wymieniał teraz, gotowość do poświęcenia dla innych, chęć niesienia im pomocy, uczciwość, odwaga, godność osobista i silnie związana z tą godnością osobistą nieprzekupność, bo w tym miejscu od razu pragnę zaznaczyć, że zdecydowana, ale to zdecydowana większość moich rozmówców i to również z kręgów związkowych, co z naciskiem podkreślam, również z kręgów związkowych twierdzi, że oni daliby się skorumpować. Daliby się skorumpować i bardzo dziwią się nam, że my skorumpować się nie daliśmy. Ponadto jeszcze umiejętność wysłuchania i chęć zrozumienia argumentów zarówno kolegów ze związku, jak i pozostałych pracowników. Myślę, że bardzo istotne okażą się także stałość
i wytrwałość. Ja poznałem kilka osób, które mówiły: a ja to pierdolę, i parokrotnie chciały zrezygnować z członkostwa w zarządzie związku. I to w obliczu nawet bardzo mało istotnej różnicy zdań. I teraz z mojego też osobistego, gorzkiego doświadczenia, jednym z najważniejszych przymiotów jest w tej działalności dyskrecja. Ja może tutaj wyjaśnię, co dokładnie przez to rozumiem, bo bodaj najtrudniejszym aspektem w mojej kilkunastoletniej działalności był dla mnie ten, kiedy głównie koleżanki przychodziły do mnie ze skargą na działania zatrudniającego. I to podkreślam tutaj, niejednokrotnie przychodziły do mnie z płaczem, ale żaląc się, jednocześnie błagały, żeby, jak to mówiły same, nic z tym nie robić, bo one obawiają się represji, a przecież mają dzieci, mają kredyty, no i tak dalej. A tchórzliwa postawa takich osób, poddańcza postawa takich osób, bardzo mocno utrudniała moją robotę. I powiem, że chociaż w takich przypadkach wszystko się we mnie gotowało, to lojalność i odpowiedzialność za tych ludzi wymagały ode mnie, żebym trzymał język za zębami. A niech mi pan powie jeszcze, bo my od 2006 roku jako Instytut Spraw Obywatelskich próbujemy, znaczy prowadzimy kampanię na rzecz wzmocnienia rad pracowników. Wychodzimy z takiego założenia, że ponieważ związkowienie jest w okolicach 15% firm, zakładów pracy, pozostałych przedsiębiorstwach po prostu nie ma, pracownicy nie mają wsparcia. Więc uważamy, że no jeżeli nie ma nic, to lepsze na bezryby i rak rybą. Wspomniał Pan o tym na początku, że Rada Pracowników ma tylko charakter konsultacyjny i ma dużo słabszą siłę niż związek zawodowy, no ale z drugiej strony nam się wydaje, że tak jak powiedziałem już, na bezrybiu i rak ryba. Jednocześnie przez te wszystkie lata, właściwie już 18 lat naszych działań oddolnych, nie potrafimy przekonać związków zawodowych, no żeby przynajmniej chociaż nie blokowali tego, co robimy, tylko po prostu spojrzeli na to jakimś takim przychylnym okiem. Ale niestety rezultaty mamy mierne tych naszych działań. Jak pan myśli, z czego to ta sytuacja wynika? Na początek ja chciałbym podziękować panu i pana towarzyszom za działania długoletnie w tym względzie, bo jest to praca szlachetna. I rzeczywiście kluczowe jest to słowo, którego pan użył, że pracujemy nad wzmocnieniem, bo to wzmocnienie jest niezbędne. Gdyż rzeczywiście jest faktem, że pozycja Rady Pracowników jest o wiele słabsza niż pozycja dobrze zarządzanego i kierowanego przez uczciwe osoby związku zawodowego. Ja panu opowiem o moich osobistych doświadczeniach, bo kiedy ja zostałem przewodniczącym Rady Pracowników, siedmioosobowej Rady Pracowników, to ponad połowę z niej, bo cztery osoby były członkami związku. I nasza współpraca układała się doskonale. Także my nigdy, nigdy nie przyszłoby nam do głowy deprecjonowanie Rady Pracowników i umniejszanie jej wartości, odwodzenia kolegów z pracy w działalności w takim organie. Więc rzeczywiście to, o czym pan wspomniał, ja słyszę niejednokrotnie o takich sytuacjach, że rada nie dogaduje się ze związkiem zawodowym, ale
Na naszym przykładzie, w moim zakładzie pracy, mogę panu powiedzieć, że rada, w której nie byłem ja, tylko rada poprzedniej kadencji, rzeczywiście miałaby pewne trudności z dogadaniem się ze związkiem zawodowym z tego tytułu, że była ona zasiedlona w dużej mierze ludźmi, których ja bym nazwał słowem potakiwacze i osoby wspierające pracodawcę. Była ona zasiedlona w dużej mierze osobami, którym nie chodziło w ogóle o działalność społeczną dla drugiego człowieka, tylko chodziło im głównie o zapewnienie sobie samemu ochrony, przez co przytakiwali pracodawcy, byli w pewnym sensie jego tubą. Zmieniło się to wszystko w chwili, kiedy mój serdeczny towarzysz Krystian Kowacz i ja do rady weszliśmy, wraz z nami jeszcze dwóch członków związku. Wtedy zaczęło wyglądać to wszystko inaczej. I żeby też dać jakąś możliwość działania tym kolegom ze związku, żeby nie narażać ich na taką bezpośrednią konfrontację z pracodawcą, wszystkie te drażliwe sprawy, sprawy ciężkiego kalibru prowadził związek zawodowy, a Radzie Pracowników raczej przedstawiałem pomysły i zadania, które ja tak żartobliwie nazywałem zorganizowanie konkursu na zrobienie najładniejszego ludzika z kasztana. Tego typu działalność, bo podam tutaj panu przykład, że wielu pracowników Genpact ma siłą rzeczy kontakty z pracownikami innych korporacji i dowiedzieli się, że w tychże korporacjach jest automat do kawy, z którego można korzystać. Nie było tego u nas, więc ci pracownicy zaczęli przychodzić z tego typu postulatami. I ja, zdając sobie sprawę z tego, że to może być trudne tą drogą, to jednak przedstawiłem ten kłopot Radzie, bo również do dziewczyn, które w tej Radzie działały, a nie były członkami związku, przychodzili pracownicy i prosili o załatwienie tej sprawy. No i postanowiliśmy, że jako Rada zajmiemy się tym. No i poszedłem jako przewodniczący z tą intencją, z prośbą o rozważenie, wyznaczenie terminu spotkania do pani dyrektor Magdaleny Latosińskiej, na co ona odpowiedziała mi krótko: Karol, ale ta rzecz nie wchodzi w kompetencje Rady Pracowników. Dobrze, panie Karolu, na koniec jeszcze jedno pytanie. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w tematach, o których rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? O, serdecznie panu dziękuję. Bardzo dziękuję za możliwość odpowiedzi na tak postawione pytanie. Nie zadano mnie, nie zadano nam nigdy pytania o to, jaką w naszej, a precedensowej w końcu i to w co najmniej kilku aspektach sprawie, była rola organów naszego państwa, zwłaszcza tych organów, które odpowiadają za przestrzeganie prawa, za pomoc pracownikowi. A muszę tutaj z ogromnym żalem powiedzieć, że była to rola nadzwyczaj ponura. I nasze doświadczenia w tym względzie są nadzwyczaj negatywne. Może zacznę od posłów, bo pan tutaj był uprzejmy podnieść kwestię też parlamentarzystów i ich zaangażowania. Jest w Krakowie taka znana wszystkim w Polsce poseł Małgorzata Wasserman. Po wyrzuceniu nas z pracy zwróciliśmy się do przewodniczącego Małopolskiej Solidarności, aby umówił nas z jakimś posłem odnośnie interwencji poselskiej w prokuraturze, bo jak wspomniałem już panu wcześniej,
Prokurator uparcie odmawiał wszczęcia postępowania w tej jakże skandalicznej sprawie. I wraz z naszym przewodniczącym Małopolskiej Solidarności, cała nasza trójka udała się do pani poseł Małgorzaty Wasserman, do jej biura. Przedstawiliśmy jej tam sprawę, zostawiliśmy dokumenty. Pani Wasserman jest prawnikiem, więc nie było to dla niej niczym nowym. Łatwo było jej zrozumieć sprawę i w pewien sposób wgryźć się nawet z nią. No i obiecywała, że będzie interweniowała u prokuratora, ale nie zrobiła nic. Nie zrobiła w tej sprawie absolutnie nic. Nie dostaliśmy od niej nigdy żadnej pisemnej odpowiedzi. A kiedy podrażnieni już nieco tym milczeniem poszliśmy znowu do przewodniczącego Małopolskiej Solidarności, to powiedział nam, że no, Małgosia powiedziała mi, że ona nie może tak ciągle dzwonić do tego prokuratora. No więc rozumie pan, jak się po tego typu występie poczuliśmy. Tutaj parlamentarzysta, a teraz inne organy państwa. PIP, weźmy PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, która, jak sama jej nazwa wskazuje, ma się zajmować pracą, a zwłaszcza jej ochroną. Również bardzo, bardzo złe doświadczenia z tą instytucją. Lenistwo, niekompetencja, niechęć pomocy. To, że nie zostajemy teraz przywróceni do pracy, ma też, czy jest też może oddźwiękiem tego, jak nieodpowiedzialnie zachowała się inspekcja pracy. Ja, panów czy panie inspektorów, którzy byli u nas na kontroli, za każdym razem prosiłem, bo za każdym razem odnajdywali nieprawidłowości, mniejsze, większe, bardzo poważne, za każdym razem. I za każdym razem prosiłem, nałóżcie na Genpact mandat. To może trochę ostudzi ich rozgorączkowane nienawiścią do strony społecznej głowy. Nigdy, nigdy tego nie zrobili, a po wyrzuceniu nas z pracy, kiedy również taką prośbę przedłożyłem inspektorom z Rzeszowa, to oni powiedzieli mi, panie Karolu, ale co z tego, że my damy mandat, jak pracodawca go nie przyjmie? Ja mówię, ale jak to nie przyjmie? Nie rozumiem, jak nie przyjmie? No, to proste, panie Karolu. Tak samo jak kierowca może nie przyjąć mandatu. Na co ja mówię, tak, proszę pana, ale jeżeli nie przyjmie tego mandatu, to trafi do sądu. No tak, no tak, no, ale pomimo tego nie zrobili, bo nie chciało się uczestniczyć w rozprawie sądowej. Prokuratura. O prokuraturze już wspomniałem. Sprawa absolutnie skandaliczna. Jak na ręce widać przestępcze działania Genpaktu zmierzające do zniszczenia związku zawodowego. Notabene czegoś, co udało się już zrobić w Lublinie, bo w Lublinie również działała Solidarność i w Lublinie Genpaktowi udało się związek zniszczyć. A jego przewodnicząca, dotykały jej tak silne represje i prześladowania, że przez kilkanaście miesięcy musiała się leczyć psychiatrycznie. Nie mogła pracować, bo musiała się leczyć psychiatrycznie. Władze Genpaktu tam posuwały się nawet do tego, że otwierały kierowaną do niej korespondencję. W naszej sprawie prokuratura ciągle nie chciała wdrożyć postępowania mimo ewidentnych przestępstw i nawet, jak powiedziałem, bo myśmy się od tego postanowienia prokuratury za każdym razem odwoływali i dwa razy w Sądzie Krakowskim wygraliśmy. Sąd zmusił prokuratora do prowadzenia sprawy, ale on nadal upierał się przy swoim i zawsze przedstawiał jakieś argumenty. Jak to mówimy tutaj i jak mówią prawnicy Małopolskiej Solidarności, gdyby włożył tyle pracy w ściganie tego przestępcy, ile włożył jej w odpowiedzi nam, aby uzasadniać, że nic nie zrobi,
to bylibyśmy już daleko, daleko dalej. Posunął się ten prokurator nawet do tego, że pismo odmowne, które od niego dotrzymaliśmy, ja osobiście sądziłem, że zaowocuje pozwowi przeciwko mnie. Pozwem, zaowocuje pozwem przeciwko mnie, bo prokurator napisał tam w ten sposób: pan Karol Dwornik zarzuca pracodawcy korupcję, a jednocześnie sam stawia go pod ścianą, żądając od niego podwyżki w kwocie 700 zł dla wszystkich pracowników. To nie ja żądałem podwyżki, tylko pracownicy żądali podwyżki, a ja wraz z kolegami byłem ich reprezentantem i myśmy Genpaktowi przekazywali tylko wniosek innych pracowników. A prokurator do mnie, że ja stawiałem pod ścianą pracodawcę, bo żądałem od niego podwyżki, a jednocześnie zarzucam mu korupcję, której w opinii prokuratora oczywiście nie było. Do prokuratora. O sądzie już sobie powiedzieliśmy. Co do sądu, sytuacja jest bardzo niejednoznaczna, bo nie mogę się w sposób radykalnie zły wypowiadać o sądach, bo sądy karne w obu instancjach zachowały się wręcz wzorowo. Wzorowo. Natomiast to, co robią sądy pracy, to jest absolutny skandal. Inaczej tego nazwać nie mogę. To jest skandal do potęgi. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Karol Dwornik, współzałożyciel i sekretarz Zakładowej Organizacji Związkowej Solidarność w Genpact.pl w Krakowie, wyrzucony bezprawnie na bruk w obronie praw pracowniczych, za obronę praw pracowniczych. Panie Karolu, bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję za to, że zechciał Pan poświęcić czas dla naszej sprawy i dziękuję bardzo wszystkim Pana słuchaczom za uwagę. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!